Jak widać, czasem istnieje drugie wyjście. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 wyborów, które wcześniej zakończyły grę. Did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? Przyjrzymy się momentom z gier, w których gracze mogą zakończyć grę wcześniej niż oczekiwali. Rozważamy tylko gry, które kończą się bezpośrednim wyborem, bez przedmiotów kolekcjonerskich. Tak się dzieje, kiedy gracze mają wybór. Welcome. I am delighted to make your acquaintance. Numer 10. Nie ma mowy, Igor. Persona 5. Do you have the resolve to challenge the distortion of the world? Kontrakty bywają stresujące nawet w najlepszych okolicznościach, ale kiedy warunki przedstawia ktoś tak niekonkretny jak Igor, to inna sprawa. Rozpoczynając grę w Persona 5, Igor wyjaśnia to, co widzimy w rozgrywce. To wszystko fikcja, nie jest prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. Musimy zgodzić się na te warunki, jeśli chcemy w to grać. Jeżeli odmówimy, Igor odmówi nam dostępu, nim zostaniemy odesłani do ekranu tytułowego. Jeżeli chcecie wziąć udział w tej grze, musicie postępować zgodnie z jego zasadami. Only those who have agreed to the above have the privilege of partaking in this game. Numer 9. Skok do odpływu. The Neverhood. Jeżeli w grze pojawia się znak z napisem niebezpieczeństwo, to może cię zabić, to nie znaczy, że nie sprawdzimy, co się stanie. Dlatego, kiedy znaleźliśmy odpływ w The Neverhood, chyba wiadomo, co zrobiliśmy. Jednak nie wskoczylibyśmy do odpływu, który zabiłby nas na dobre. Okazuje się, że gra nie żartowała. Po wskoczeniu umieramy, mamy napis The End i pojawiają się napisy końcowe. Tak się kończy testowanie deweloperów i robienie głupot, ale czy to nas powstrzyma? Numer 8. Niech świat się skończy. Golden Sun. Kilka gier pozwalało być świadkiem końca świata, ale te katastrofalne game overy są zwykle wynikiem porażki lub chorej ciekawości. Z drugiej strony Golden Sun daje możliwość skończenia świata na początku gry. Przed rozpoczęciem wyprawy możemy odmówić podjęcia bohaterskiego obowiązku i opuścić sanktuarium. Jesteśmy jeszcze zatrzymywani i pytani, czy jesteśmy pewni swojej decyzji. Kiedy decydujemy się odejść, pojawia się pole tekstowe, które mówi, że świat zaczął iść w kierunku swego przeznaczonego zniszczenia. Nie widzimy nic strasznego, ale trochę nas to niepokoi. Numer 7. Walka z Ganonem od razu. The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jedną z najfajniejszych rzeczy w Breath of the Wild jest możliwość walki z Ganonem, kiedy tylko poczujemy się gotowi. Przez to wielu graczy pewnie się zastanawiało, czy ktoś mógłby pokonać Ganona bez maksymalnego zdrowia, broni i narzędzi. Taka osoba mogłaby wydawać się szalona, ale takie coś zostało już dokonane. W Hyrule można pokonać Ganona praktycznie od razu. Wymaga to jednak ogromnej cierpliwości i opanowania sterowania gry. Walka będzie długa, ale ci, którym się to udało, mogą pochwalić się nie lada wyczynem. Numer 6. O wiele więcej ryb. Shadow Complex. Większość z nas wierzyłaby, że gdyby nadarzyła się okazja, przy pierwszych oznakach kłopotu walczylibyśmy o to, co słuszne. Jason, protagonista Shadow Complex, do większości nie należy. Po tym jak Claire zostanie zabrana przez helikopter, na początku poziomu czeka nas specjalne zakończenie. Wróćcie do Jeepa, wciśnijcie B, a odkryjecie alternatywne zakończenie, w którym Jason odjeżdża i mówi: w morzu jest o wiele więcej ryb. Widocznie nie zamierzał ratować czyjegoś życia, ryzykując własne. The other night at the bar that you could keep up with me. You were hitting on me. I'd have said anything. Numer 5. Własna ścieżka. The Stanley Parable. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed. The Stanley Parable słynie z wielu zabawnych zakończeń, od absurdalnych po egzystencjalne i oczywiście najszybsze. W tym wypadku warto powiedzieć o dwóch zakończeniach. Jedno ma miejsce po tym, jak Stanley przeciwstawia się instrukcjom narratora i zeskakuje z platformy. Inne, kiedy Stanley zamyka drzwi do swojego biura i zostaje tam, dopóki narrator nie przemówi i nie zresetuje gry. Jest jeszcze to w składziku. Mamy nadzieję, że wersja Ultra Deluxe przyniesie nam jeszcze szybsze i dziwniejsze zakończenia.
occur to me, because literally, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Numer 4. Dzisiaj żadnych przygód. Super Paper Mario. Wąsata ikona Nintendo przez dekady przeżywała wiele przygód. Czy przy ratowaniu księżniczek i światów Mario ma w ogóle czas dla siebie? Czy jest jakaś misja, której mógłby powiedzieć nie i odrzucić bohaterski obowiązek? Taką opcję mamy w Super Paper Mario. Na początku gry Merlon wyjaśnia sytuację i pyta Mario, czy ten pomoże uratować Flipside. Jeśli Mario odmówi, starzec wpadnie w panikę i zapyta go po raz drugi. Nie mówcie nic więcej, a on zaakceptuje los Flipside. Pozostaje nam tylko koniec gry. Z perspektywy czasu mogli po prostu poprosić Luigiego. Numer 3. Obiad z Peiganem. Far Cry 4. That wry smile betrays you again, Diplur. Jeden z lepiej znanych przykładów wyborów, które zakończyły grę wcześniej. Kiedy Peigan odchodzi, powinniśmy uciec. Możemy jednak poczekać przy stole, aż wróci. Większość gier zwykle zabija gracza, jeśli ten nie podąża za historią. W czwartym Far Cry'u dostajemy alternatywne zakończenie, w którym Peigan pomaga w złożeniu prochów matki bohatera, a potem obaj przygotowują się do siania spustoszenia. Far Cry 5 wykonał podobny zabieg. Gracz może przeczekać aresztowanie Josepha Seeda, a to pozwoli szeryfowi zdać sobie sprawę, że próba schwytania przywódcy sekty przy tak wielu jego zwolennikach to kiepski pomysł. Numer 2. Odejście. One Night Stand. W One Night Stand budzimy się w mieszkaniu młodej damy i nie pamiętamy wydarzeń z poprzedniej nocy. Mamy możliwość odejścia i można to zrobić na kilka sposobów. Kiedy wyjdziemy w ubraniach, znajdując klucz na czas, zostaniemy niezauważeni. Wyjdziemy bez ubrań, zakończenie opisze, jak musieliście zakraść się nago do siebie. Jeśli nie znajdziecie klucza, czeka Was konfrontacja. Co łączy te trzy rzeczy? Poczucie wstydu, że wyszliście tak szybko. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Wiele zakończeń. Nier Automata. 9S here. Go ahead. The Yorha troops have commenced their descent. Nier Automata to niezwykła gra z wielu powodów, w tym z takich, jak historia może się zakończyć. Zakończeń jest tyle, że znalezienie wszystkich to wyzwanie samo w sobie. Istnieje też wiele ścieżek, które mogą zakończyć grę bardzo wcześnie. Na przykład czeka nas zakończenie W, jeśli zginiemy od lasera na początku gry. Zakończenie G otrzymamy, podchodząc do dźwigu i odmawiając wykonania misji. Dla zakończenia T musimy usunąć chip systemu operacyjnego, co spowoduje błąd krytyczny. A to tylko kilka z wielu, wielu zakończeń. We take pride in our service. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Po więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.